Jest pani jedyną kobietą biorącą udział w konkursie. No tak wyszło. Mąż kierowca, też kierowca i tak po prostu się zaczęło. Jak pasażerowie reagują, widząc kobietę za kierownicą? W tej chwili już chyba normalnie. Na początku było trochę trudniej. Byli bardzo zdziwieni, zastanawiali się, czy w ogóle wsiąść i jechać. Ogólnie to jeździłam przez parę lat na tirach i z tirów zeszłam na autobusy ze względu, żeby być częściej w domu. Lubię bardzo jeździć, zwłaszcza długimi autobusami.